Dwie osoby zginęły, 52 zostały ranne po wybuchu samochodu pułapki. Do tego zdarzenia doszło w mieście Zamboanga na Filipinach w piątkowe popołudnie. Podejrzewa się, że za atak odpowiedzialna jest islamistyczna bojówka Abu Sayyaf. Atak bombowy mógł być odpowiedzią na aresztowanie 57 członków tej bojówki w ostatnich dniach. W poniedziałek doszło do nieudanej próby odbicia więźniów z więzienia. Później stało się to. Pięćdziesiąt dwie osoby zostały ranne, dwie zginęły w tej eksplozji. Burmistrz tego miasta będzie się starać o przeniesienie więźniów do innego zakładu, w obawie przed kolejnymi atakami.